Rozpoczyna się drążenie tarczami TBM na metro Karolin, a także reklamoza w metrze ciąg dalszy. Czy gdzie stacja M4 metro Wilanowska? Oraz rozpoczyna się budowa łącznika torowego na Stawkach. Czy tramwaj do Wilanowa zwęża Bitwy Warszawskiej? Zajezdnia Annopol dalej opóźniona. Przejazd kolejowy pod Ożarowem został zamknięty. Veturillo jest już nastolatkiem. Czy nowy most nad Kanałem Żerańskim? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, wyjątkowo we wtorek, 6 sierpnia. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć i czołem Zosz i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym. Wyjątkowo dzisiaj po weekendzie, bo dopiero we wtorek, ale zaczynamy jak zawsze od awarii w intacjach metra. Dworzec Wileński i Plac Wilsona to są dwie stacje metra, gdzie nie działają po jednej windzie od tego tygodnia. Idziemy dalej z kolejnymi informacjami, czyli oczywiście rozpoczyna się drążenie tarczami TBM na stacji metra Karolin. Rozpoczyna to dużo powiedziane. De facto aktualnie tarcze przechodzą wszelkiego rodzaju testy, kalibracje i kiedy rozpocznie się już faktycznie ich cały rozruch i będzie można go zakończyć, jeżeli chodzi o jeżeli po prostu przejdą tarcze wszystkie rozruchy pomyślnie, będzie można rozpocząć drążenie. Kiedy to nastąpi? W sierpniu. Kiedy dokładnie? Nie wiem, ale liczę, że się dowiemy i może coś jeszcze z tego zobaczymy, faktycznie uruchomienie tych tarczy i takiego wielkiego ostrza, aż w końcu zacznie drążyć się dalej w kierunku stacji Intermetra. Memowo, co ważne, tarcze TBM będą wiercić się mniej więcej do marca, kwietnia 2025 roku i przez ten czas dowiercą się do stacji metra Chrzanów, Lazurowa i na sam koniec oczywiście do torów odstawczych za stacją metra Bemowo. To wszystko będziecie oglądać cały czas na kanale Rzecz Jasna. A Wizonosz w serii zapraszamy do metra. Tymczasem ciekawostka z STP Karolin. Tamte głazy, które są odkopywane, różnej wielkości, w różne miejsca będą jechać. Część pojedzie do Włoch, oczywiście do dzielnicy Włochy, gdzie będzie jako blokady parkingowe wzdłuż pomnika przyrody. Inne pojadą w inne miejsce, gdzie będą mogły chociażby trafić na Bielany czy Żoliborz, jako podstawy pod tablice pamiątkowe. Więc tego typu kamienie po prostu będą miały drugie życie. 75 głazów trafi też do warszawskich parków w różnych lokalizacjach i te głazy właśnie teraz z metra warszawskiego są transportowane w różnego rodzaju specjalne lokalizacje. Nie będę mówić, że to jest dobra informacja, bo tak jak już mówiłem jakiś czas temu, że z urobka raczej nic się nie dzieje, on nie jest wykorzystywany później w Warszawie, ale tego typu głazy mogą być później wykorzystywane oczywiście, jeżeli nie są skażone i są odpowiednio sprawdzone. Niemniej, to jest dobra informacja, że to, co jest odkupowane w metrze, pozostaje w Warszawie. I to jest taka ciekawostka techniczna. Z innych ciekawostek, a właściwie może do smutnych wiadomości, chociaż już wiedzieliśmy o tym od dawna, reklamoza w metrze warszawskim dalej postępuje i mamy coraz to więcej tych reklam właśnie w pociągach metra. Tak to wygląda teraz, jak sobie zobaczymy, jeżeli chodzi o nowe wyświetlacze, które się pojawiają w metrze, w pociągach dokładnie. One zastępują te stare tablice, które po prostu były na reklamy nieelektroniczne, czyli po prostu tylko plakaty. W tych miejscach były te ramki, teraz one są zastępowane przez nowe wyświetlacze Stroera. I jak widzicie, one się pojawiają oczywiście w Alstomach, gdzie było więcej tych ramek. W starszych pociągach raczej nie, no bo one już nie funkcjonują. Niemniej właśnie jak widzicie w Alstomach się to pojawia, no i w Inspiro. W Inspiro jest ten problem, że one to po części zasłaniają informację pasażerską. Metro oczywiście zaznacza, że nie zasłaniają, więc jakby wiecie, jak to jest walka z wiatrakami, jeżeli chodzi o dogadanie z metrem. Niemniej z ciekawostek wam powiem, jeżeli chodzi o parametry, jeżeli chodzi o no to ile kosztuje taka tablica? Tablica małoformatowa kosztuje 220 zł za jedną. Pewnie nie wiem, za jak długi czas to jest, natomiast to prawdopodobnie to jest za dobę. Jeżeli chodzi o ekrany LCD, to jest to 200 zł. Natomiast jeżeli chodzi o oklejenie całego wagonu, to jest 550 tysięcy zł. Widzicie, jest trochę różnica, co nie? Więc jak ktoś, takie ciekawostki, jeżeli chodzi o koszty i jak to dokładnie wygląda. No z tego co widzę, tutaj są informacje, jeżeli chodzi o to, że faktycznie podniesie się też koszt prądu, jeżeli chodzi o każdy wagon, no bo po prostu będą wyświetlacze dodatkowe.
Natomiast z tego co widzę, mamy tutaj Metropolicja, Inspiro i Warsowie, czyli Skodę, co oznacza, że nie mamy żadnych starszych wagonów i po prostu starszych to już nie jest montowane. No, one nie jeżdżą normalnie zbytnio liniowo, w sensie jeździ jeden zabytkowy, ale pomijając to, raczej pozostałe zbytnio już nie funkcjonują. Natomiast jak coś, one są tutaj montowane teraz i zgodnie z przedstawionym przez operatora reklamą harmonogramem zakończenie prac powinno nastąpić 21 lipca 2024 roku, jednak ten termin nie jest dotrzymany i są dopiero jeszcze cały czas montowane, więc jak coś, to jest wszystko tutaj jeszcze realizowane przez najbliższy czas. Aktualna umowa ze Stroerem opiewa do 31 maja 2026 roku, więc jeszcze trochę mają czasu, żeby reklamę powiększyć i było jej jeszcze więcej. Inne ciekawostki to jest M4. Jak pewnie część z Was wie, działka, gdzie miała być stacja metra M4 Wilanowska, została sprzedana przez miasto. Dlatego też w tym miejscu ta stacja nie będzie mogła powstać. W skrócie, najbliżej, gdzie można było ją wstawić, nie da się jej wstawić, bo ta działka, z tego co kojarzę, została sprzedana. No tutaj mamy oczywiście jezdnię i tu mamy pętlę tramwajową, która niedługo zniknie i będzie w jej miejscu wyjazd na Mordor tramwajowy. Natomiast aktualnie w tym miejscu też nie mamy, nie wiadomo, czy na pewno zniknie pętla. Na pewno będzie tutaj rozjazd na Mordor. Wiadomo na pewno też, że tutaj M4 ma powstać, jeżeli chodzi o stację metra. Tu jak widzicie będzie tunel łącznikowy pomiędzy M1 i M4. Niemniej mamy problem z tym, że sama stacja metra M4 tu nie może powstać, bo po prostu lokalizacja już nie pasuje. A tego też metro do ILF-u się zgłosiło. Właściwie był przetarg i dostaliśmy cztery koncepcje, jak to ma wyglądać. Jedna koncepcja została zaopiniowana najlepiej i zaraz powiem, która to jest. Mamy pierwszą koncepcję, gdzie stacja metra jest oddana stosunkowo niedużo, bo tam około, z tego co pamiętam, łącznik jest długości, tu było gdzieś tam napisane, no takie około 50-100 metrów, więc to nie jest jeszcze jakoś tak strasznie daleko jak przy pozostałych długościach, więc łącznik pomiędzy M1 a M4 jest długości mniej więcej 100-150 metrów. Więc jak coś nie jest aż taki długi, łącznik jest realizowany nie na zasadzie przejścia pomiędzy peronem a peronem, tylko na zasadzie łącznika antresoli, dzięki czemu po prostu nie ma dużej ingerencji w stację M1, a i tak M1 ma dosyć dobre połączenie, jeżeli chodzi o tą stację z przystankiem tramwajowym, gdzie po prostu teraz jest tłuk mniejszy, bo też tramwajów jest mniejszych, jak wszystko usuwałem z płaskiej, dzięki czemu też po prostu będzie mogły być lepsze potoki, jeżeli chodzi o pasażerów pomiędzy M1 i M4 i też po prostu tam jest wyjście podwójne z peronu za pomocą schodów ruchomych, więc to będzie dobrze dosyć zrealizowane. I po prostu na dwie strony, więc dużo lepiej niż łącznik na Świętokrzyskim. Niemniej na M4 będą dwa perony jednokrawędziowe, znajdujące się po bokach, dzięki czemu po prostu takie są ogólnie koncepcje, jeżeli chodzi o to, co zostało zaproponowane na całym odcinku M4, M3 i M... Znaczy M3 to nie, do Gocławia jest tak, jak jest. Natomiast jeżeli chodzi o M4, jak i również chodzi o M5, no i wydłużenia M2, no to koncepcje są takie, że po prostu na stacjach dużych, gdzie jest duża wymiana pasażerska, jeżeli chodzi o węzeł komunikacyjny lub po prostu duża wymiana komunikacyjna, będą perony dwukrawędziowe po bokach. Natomiast tak, w tej koncepcji mamy wyjścia po drugiej stronie skrzyżowania i to jest ogólnie w każdej koncepcji, mamy wyjścia po drugiej stronie skrzyżowania, czyli coś, co było w teorii w tamtych koncepcjach, ale zupełnie inaczej wyglądało niż wcześniej. I tutaj ta stacja nie jest aż tak lekko odsunięta, po prostu jest przesunięta z tej działki, gdzie aktualnie się znajduje, aktualnie właśnie została wykupiona. Niemniej, no, byłyby to trudne warunki, bo pod garażami, pod budynkami trzeba byłoby się tutaj faktycznie wierdzić. Dlatego też mamy inne koncepcje, jak chociażby koncepcja numer 2, gdzie mamy bardzo dobrze zrealizowany łącznik, jeżeli chodzi o M1 i M4, gdzie po prostu te zjazdy się znajdują zaraz stacja Wilanowska dla M4 i mogą tutaj pociągi na spokojnie zmienić kierunek, bez konieczności jazdy po złym, niewłaściwym torze na chociażby odcinku dwóch stacji, jak to ma miejsce w jednej koncepcji. Niemniej łącznik się tutaj dosyć mocno wydłuża, bo łącznik w tym miejscu to jest 200 metrów. Stacja się znajduje po części pod pętlą autobusową, ale w większości pod dużą częścią samego skrzyżowania. No i mamy tutaj wyjście na pętlę autobusową, jest to jeszcze na jeden przystanek autobusowy w tym miejscu dodatkowe wyjście. No i tu jest na wyjście na pętlę tramwajową, jak i również w tym miejscu mamy wyjście na ten obszar tutaj, jeżeli chodzi o zabudowania, czyli coś, czego nie mieliśmy w pierwotnej koncepcji samego węzła. Więc ogólnie pomysł jest dobry, minus jest to, że nie ma tutaj wyjść specjalnych na przystanki tramwajowe w kierunku Mordoru, ale najprawdopodobniej to by było doprojektowane podczas już samego projektowania stacji. Kolejna koncepcja to jest koncepcja numer 3, gdzie mamy dużo więcej wyjść, chociażby na przystanki tramwajowe, na przystanki autobusowe. Sam łącznik się znajduje pod dużą częścią samej ulicy. I jeżeli chodzi o stację M4, ona jest jeszcze bardziej odsunięta, bo to jest 250 metrów, znajduje się za pętlą autobusową
komora rozjazdowa, właściwie komora łącznikowa się znajduje przy samej stacji, ale kolejna komora rozjazdowa znajduje się jeszcze jedną stację dalej, więc de facto pociągi po niewłaściwym torze, żeby wjechać na M1, musiałyby jechać aż przez dwa perony, więc trochę słabo to wygląda. Niemniej stacja się znajduje pod samym skrzyżowaniem i pod samym rondem, więc jeżeli chodzi o dojście do tych wszystkich łączników, jest to najlepiej zrealizowane, jeżeli chodzi o te ciągi. Tutaj z kolei przy tej koncepcji autobusowej jest dobrze to zrobione, bo po prostu na czy koncepcji tej mamy równomiernie zrobione łącznik, jeżeli chodzi o M1 i równomiernie zrobione wyjście, jeżeli chodzi o pętę autobusową. Wtedy się to po prostu aż tak bardzo nie łączy. No i ostatnia koncepcja, koncepcja numer 4. Jest tak zrealizowana, że pęta się znajduje pod samą pętą autobusową, więc dojście do pętli autobusowej są dobrze zrealizowane. Nie ma wyjść po tej stronie skrzyżowania. Komora łącznikowa, jeżeli chodzi o rozjazdy, jest w tym miejscu. I tutaj nie ma też, tutaj też nie ma problemów, jeżeli chodzi o jazdę, po niewłaściwym torze, po prostu tu jest pełna komora rozjazdowa, jeżeli chodzi o całą stację. Czyli by to wyglądało podobnie jak na stacji metra, przy stacji metra Rondo ONZ, z tym, że rozjazdy byłyby od razu przy samym łączniku, a tam jest to zrobione przy stacji. Niemniej tak to wygląda, sama stacja się tutaj pod pętą autobusową, są wejście na przystanki tramwajowe, się na pętę tramwajową, tutaj na tą część skrzyżowania, no i na przystanki autobusowe w tej lokalizacji. Niemniej wedle wariantów wszystkich faktycznie się zgadzam z tym, że chyba najlepszym rozwiązaniem jest koncepcja numer 2 i to też jest opiniowane przez projektantów. Po prostu jest w miarę niedługi łącznik w tym miejscu. Najlepsza lokalizacja, jeżeli chodzi o wszystkie rozjazdy w tym miejscu, bo po prostu pociągi nie jeżdżą na długim odcinku po niewłaściwym torze i są wyjścia w różnych miejscach, jeżeli chociażby chodzi o wyjścia po drugiej stronie skrzyżowania. Z ważnych aspektów, o których nie powiedziałem w tym momencie, to, na przykład, to przy wszystkich długich wariantach, jeżeli chodzi o łączniki, planowany jest i projektowany jest chodnik ruchomy, aby po prostu można było na spokojnie pokonać ten długi 200-metrowy odcinek bez konieczności biegania pomiędzy stacjami metra. Po prostu będzie chodnik ruchomy i nie będziemy się przemieszczać pomiędzy stacjami. Mam nadzieję, że ten chodnik ruchomy będzie dwukierunkowy na całej długości, będzie po prostu się na przykład kończyć przy tej chociażby, przy tym chociażby wyjściu. Po prostu będzie krótkie wyjście, gdzie będzie można wyjść. Ewentualnie po prostu do tego wyjścia trzeba będzie iść sobie na piechotę. Niemniej mam nadzieję, że na całej długości będą znajdować się chodniki ruchome, jeżeli faktycznie ma być to aż tak długi łącznik. No i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście pamiętajcie, że M4 jeszcze nie powstaje. Prace koncepcyjne, a właściwie prace projektowe, które miały być realizowane, cały czas nie są realizowane, bo jeszcze cały czas są odwołane do tamtego przetargu. Idziemy dalej, jeżeli chodzi o informacje na stawkach i trochę przyspieszymy dzisiejsze już tematy. Na stawkach będzie realizowany teraz łącznik torowy. Tam ostatnio ktoś się mnie pytał, czemu ja już latałem dronem nad właśnie stawkami. Dlatego właśnie, że już rozpoczynają się prace budowlane, jeżeli chodzi o ten łącznik. Prace rozpoczynają się od poniedziałku, 5 sierpnia. Film się pojawi w tym lub w kolejnym tygodniu. Bo tam postaram się pojechać, żeby faktycznie to nagrać. Niemniej, jak widzicie, to będzie realizowane, jeżeli chodzi właśnie o ten łącznik. Tutaj jedna zawrotka będzie zlikwidowana i też w tym czasie właśnie ruch tramwajowy w tym miejscu jest wstrzymany. Też jest ogólnie część odcinka tramwajowego będzie też tutaj remontowana, więc dobrze, to będzie zrobione. Tam trochę zielonego torowiska, ale nie na całej długości. Niemniej tramwaje tutaj nie jeżdżą od 5 sierpnia do 19 sierpnia, 35 idzie objazdem, tak jakbyście pomyśleli, czyli w skrócie za stacją metra, przy stacji metra Ratusz Arsenał skręca w Alei Solidarności i jedzie do Jana Pawła II i sobie po prostu jedzie dalej całym odcinkiem już do Ronda Radosława. No i prace będą realizowane do 19 sierpnia. Zobaczymy, czy im się to wszystko uda zrobić, bo faktycznie czas jest całkiem krótki, jeżeli chodzi o całe prace torowe i budowę nowego łącznika torowego. Chociaż tramwaje potem to nawet szybciej robić. Tymczasem na Warszawie Zachodniej, a właściwie podczas budowy tramwaju do Warszawy Zachodniej, mamy dobrą informację, bo rozpoczynają się kolejne prace i kolejne utrudnienia. Kolejne utrudnienia, czyli zwężenie Bitwy Warszawskiej do jednego pasa w każdym kierunku, do jednej jezdni. No, to nie jest dobra informacja, bo się zrobiły dosyć dużo tej korki. Również likwidacja jednego przystanku autobusowego w tym miejscu, przeniesienie go przed same skrzyżowanie w tym miejscu, gdzie tutaj się pojawił przystank tymczasowy. Również samą Bitwy Warszawskiej, jeden z ulicy Grójeckiej, nie ma już tutaj podwójnego lewoskrętu. Jest jeden lewoskręt i jeden pas do zawracania. No i najbliższych kolejnych utrudnień, jeżeli chodzi o ten tutaj w tym miejscu utrudnienie. Planowane jest większe zmiany, jeżeli chodzi o organizację ruchu na Alejach Zimskich. Jak dokładnie to będzie wyglądać, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy, że kolejne utrudnienia są planowane właśnie na Aleje Zimskie. Niemniej aktualna organizacja ruchu, jeżeli chodzi o tutaj właśnie Bitwę Warszawską, ma być utrzymana do końca tego roku, do 31 grudnia, więc jak widzicie, jeszcze trochę tego czasu nam tutaj pozostało, jeżeli chodzi o aktualne utrudnienia. Oczywiście film z tramwaju do Warszawy Zachodniej pojawi się w tym miesiącu, jak coś, więc nie bójcie się o to.
No i w ramach tych zmian też zostały zamknięte dwa przejścia dla pieszych. Jedno po tej stronie Bitwy Warszawskiej, tutaj wzdłuż ulicy Szczęśliwickiej i drugie w tym miejscu, gdzie będzie przejście dla pieszych nad wylotem z tunelu tramwajowego. Także tak to wygląda. Z kolejnych zmian, no to właściwie informacji, tramwaj warszawski zlecił projekt przebudowy Alei Waszyngtona. No i zobaczymy, co faktycznie z tego wyjdzie. Same uzgodnienia, ma być to wszystko realizowane dopiero w 2028 roku, więc jak coś zobaczymy faktycznie, co tam wybiorą. Jak coś, jeżeli chodzi o doświadczenie personelu, to jest 10% wybór, a 90% to jest cena. Więc jak coś, tak to wygląda. Idziemy dalej, bo został podpisany kolejny aneks pod koniec lipca. Jeżeli chodzi o zwiększenie kwoty tramwaju, budowy zajezdni tramwajowej na Anopolu. Poprzedni aneks w styczniu, że dokładnie 16-3 stycznia 2024 roku, był na kwotę ponad 688 milionów złotych. Nowy kontrakt został podpisany z aneksem właśnie i teraz jest kwota ponad 690 milionów, w skrócie 2 miliony nagle się pojawiły mniej więcej. No i to jest ciekawa informacja, bo sama zajezdnia Anopol miała być zakończona do połowy 2024 roku. Jak widzicie, już mamy teraz informację, że budowa się cały czas nie zakończyła. Znaczy, oddanie zajezdni miała już zacząć funkcjonować we wrześniu 2024. Ja już wam powiem w tym momencie, że to się nie wydarzy, bo chociaż mamy różne informacje od osób, które pracują w spółce i informują mnie o tym, że po prostu jeszcze tych przenosin nie ma. I różnego rodzaju po prostu osoby, które powinny już tam pracować i jeszcze tam się nie przesilają. I z tego co wiem, no później nie będzie tam trwało, no pewnie jest parę miesięcy. Zobaczymy, ile faktycznie ostatecznie to wyjdzie. Niemniej, kolejny film zajezdnia no pojawi się w tym miesiącu i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze wejść na sam zakład przed uruchomieniem i po prostu też przed samym dniami transportu publicznego, które z tego co wiem mają być organizowane na zajezdni tramwajowej Anopol, jak coś, więc spodziewajcie się dosyć ciekawych atrakcji. Niemniej, jak coś, zajezdnia Anopol jest teraz opóźniona. Z innych ciekawostek, aktualnie w nocy pociągi nie jeżdżą przez Warszawę Zachodnią, tramwaje też nie jeżdżą, ale dlatego, że już nie ma torów, natomiast pociągi nie jeżdżą, dlatego, że są szlifowane szyny i dzięki temu też po prostu pociągi będą jeździć trochę ciszej, jeżeli chodzi o całą stację kolejową Warszawę Zachodnią. 31 km, tutaj jest nowych torów i wszystkie trzeba wyszlifować i to jest aktualnie realizowane na terenie całej stacji Warszawa Zachodnia. Kolejna informacja, to jest dobra informacja, mianowicie już jest w końcu oddane do użytku wiadukt w Pruszkowie. Tak, mamy to w końcu, długo to trwało, ale w końcu udało się otworzyć wiadukt w Pruszkowie. Ten wiadukt, który w tym miejscu się znajduje właśnie nad linią kolejową, który już de facto stoi od paru miesięcy, jest oddany do użytku, tylko po prostu nie było ruchu samochodowego. Teraz jest już i ruch pieszy, i rowerowy, bo ja już na nim latałem w zimą, więc jakby wiecie, ja na nim stałem w zimą. Został oddany do użytku teraz w wakacje, więc pół roku mniej więcej później. Niemniej cieszymy się, że w końcu zostało dane do użytku. Film o tym, jak już wygląda, funkcjonuje i działa, pojawi się w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej w najbliższych dniach tam pojadę i po prostu to nagram. Tak samo dzisiaj do Toresina, jak również do Reguł. Natomiast dobra informacja taka, że jest już i faktycznie funkcjonuje. No i oczywiście inne jeszcze powstają na Mazowszu tunele w Toresinę i chociażby w Sulejówku. Nie ma informacji o kolejnych, więc też innych żadnych nie nagrywam na terenie Mazowsza. Ale jak coś, obwodnicę Półtuska może zacznę nagrywać niedługo, bo wiem, że mnie o to prosicie, więc możliwe, że zacznę ją nagrywać, ale jeszcze wam tego nie obiecuję. Z innych informacji, tunel KDP w Łodzi rusza kluczowy przetarg, czyli oczywiście rusza przetarg na sam tunel, bo mamy już komorę startową, która jest realizowana i ma się zakończyć jej budowa niedługo, bo w tym roku. Aktualnie są wzmocnione kultury fundamenty. Komora demontażowa jest realizowana wspólnie z łódzką siednicą, która jest już aktualnie budowana, a druga łódzka siednica do pociągu dużych prędkości jest aktualnie właśnie realizowana. I oczywiście po zakończeniu wszystkich prac, jeżeli chodzi o KDP, pomiędzy Warszawą a Łodzią będziemy jeździć w 40 minut, więc całkiem szybko. Tutaj mówię, że tak samo jak metrem się będzie jechać z Kabat na Łodzinie. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jednak pociągiem z Chabad na Łociny siedzi trochę szybciej niż 40 minut. Niemniej to jest dobra informacja, że kolejny jest przetarg i ja wam powiem już w tym momencie, że w tym miesiącu, jak mi się wszystko uda, będzie film z łódzkiej średnicy, jeżeli chodzi o drugi tunel. Czyli właśnie tunel dużych prędkości na całym odcinku. Mamy już mniej więcej dogadany i mniej więcej opracowany lot dronem i całą tą inwestycję również będę nagrywać. Ta inwestycja będzie długo realizowana, więc dla mnie to jest dobra informacja, bo będzie realizowana
do połowy 2025 roku, więc niemniej cieszymy się, że będę mieć kolejną inwestycję, którą będę mógł nagrywać. Czekaj, co się tutaj pokręciłem. Wzmacnianie, no właśnie, bo budowa będzie dużo dłużej trwać. I jeszcze raz. Aktualnie w tym roku ma się zakończyć budowa komory startowej, która jest realizowana przez Woodimax, tam daleko przy lotnisku. W kolei w połowie 2025 roku ma się zakończyć wzmacnianie fundamentów, jeżeli chodzi o Łódzki Dom Kultury. Jeżeli chodzi o sam tunel kolejowy, on ma być gotowy później, bo dopiero w 2032 roku. A właściwie wtedy mają się zakończyć prace, jeżeli chodzi o trasę pomiędzy Łodzią a Warszawą. No, to jest długi odcinek, nie będę mówić, że tego nie będę nagrywać z całej długości. Będę nagrywać odcinek warszawski, ale dalej i tak czekamy, co z tym tematem się w końcu wydarzy. Inne ciekawostki jest to, że od dzisiaj, dokładnie od dzisiaj, przejazd kolejowy w Ołtarzewie pod Drzewem Mazowieckim, tam gdzie zginął maszynista, tam wiecie, z długą historią, który faktycznie był pasjonatem kolei, gdzie zginął de facto przez to, że pojazd prowadzący pojazdem TIR nie zjechał z przejazdu, pomimo tego, że chyba mógł, z tego co miałem już z informacji, zjechać z tego przejazdu, został zamknięty. Ten przejazd kolejowy jest zamknięty od tego czasu, bo przez miesiąc kolejarze sprawdzali, jak to wygląda, czy sytuacja jest w tym dobrym miejscu, dobrze zrealizowana, i doszli do wniosku, że nie, że tam faktycznie jest takie zabanowanie z ruchu, że po prostu jest to przejazd niebezpieczny i tego typu przypadki mogą się powtarzać. Zresztą sami kolejarze mówili nie bez powodu, że oni się boją tego przejazdu kolejowego, jak różnych, niektórych takich właśnie w całej Warszawie, znaczy w całym Mazowszu. No po prostu jest on tak zrealizowany, że tam notorycznie do tego typu przypadków dochodziło. Więc aktualnie przejazd kolejowy został zamknięty. Jest to dosyć duże utrudnienie, bo tam dosyć duży ruch tirowy był prowadzony przez tamten przejazd. I to właśnie głównie pojazdy typu tir miały problemy z odpowiednim przejazdem przez ten przejazd kolejowy i po prostu były zastawione i one stawały w przejeździe kolejowym i też przez to były takie niedobre przypadki, jak chociażby ten nieszczęsny wypadek. Dlatego też przejazd został zamknięty do czasu, kiedy zarządca drogi nie poprawi w tym miejscu bezpieczeństwa. No, zobaczymy, kiedy to się stanie. Na razie od dzisiaj, czyli od 6 sierpnia, od godziny 23:59, czyli w nocy dopiero, przejazd kolejowy zostanie zamknięty dla ruchu. Więc ciekawie, ciekawie. Inne ciekawostki. ZTM Warszawa unieważnił pomostowy przetarg, jeżeli chodzi o przewozy, więc na razie no, oferty były zbyt drogie, więc na razie czekamy, co faktycznie ZTM z tym zrobi. No oczywiście wiadomo, że jakiś kolejny przetarg będzie realizowany. Niemniej na razie cisza w tym temacie. Znaczy po prostu został unieważniony przetarg, więc zobaczymy, co pójdzie dalej. Z innych ciekawostek, od soboty 3 sierpnia rozpoczęło się frezowanie ulicy Odyńca. Dlatego też linia 141 została zawieszona, linia 118, 168 i 172 jeżdżą objazdami. Jak widzicie właśnie na załączonej mapce, po prostu omijają ten zamknięty odcinek Odyńca i po prostu jeżdżą różnego rodzaju trasami, chociażby 118 jedzie teraz do zajezdni Woronicza i tam kończy swoją trasę i po prostu później wjeżdża, z tego co pamiętam, na zakład i tam się kręci. Niemniej tak to aktualnie wygląda, natomiast ważna informacja jest to, że te utrudnienia tutaj, jeżeli chodzi o ulicę Odyńca, będą realizowane przez najbliższy czas, w skrócie do końca miesiąca. Z kolejnych informacji, to tak jak powiedziałem wcześniej, 35 aktualnie jedzie na trasie zmienionej, przez to, że są realizowane, budowane do zjazdu na ulicy Stawki, i tego też jeździ aktualnie przez Jana Pawła II i dalej przez Aleję Solidarności i dalej skręca na Plac Bankowy. Omija wtorny przystanek przy metrze Ratusza Seną, ale de facto ktoś chce, to może dojść sobie po prostu na piechotę. Innych ciekawostek, tutaj mamy taki piękny plakat, który możecie zobaczyć wody słowo. I on również jest u mnie tutaj na ścianie, właściwie na mojej szafie. Jeżeli chcielibyście mieć taki plakat dla siebie, zapraszam Was na stronę partnera kanału, którym jest koleo.pl. Tam możecie kupić nie tylko i wyłącznie plakaty, również klocki Lego i różnego rodzaju inne modele kolejowe. Więc jak ktoś nie tylko łączy takie piękne plakaty, jak chociażby Władysławo, czy Warszawa Falenica, czy inne typu Warszawa Centralna i inne z całej Polski, możecie kupić. Tam się pojawił ostatnio na przykład Wrocław Główny z nowych plakatów. Więc jak ktoś tego typu plakaty możecie kupić na sklepie partnera kanału, tylko macie link w opisie, jak również oczywiście w karcie.
Kolejne ciekawostki to jest Veturillo, który ma już 12 lat, jest już nastolatkiem, 43 miliony wypożyczeń na liczniku, całkiem ładnie, dokładnie 1 sierpnia 2012 roku, liczące 1000 rowerów i 57 stacji dokujących zlokalizowanych w Śródmieściu, Rysynowie i Bielanach oraz na Wilanowie, został uruchomiony system Veturillo pierwszy raz w Warszawie. I od tamtego czasu ten system funkcjonuje cały czas, nieprzerwanie, więc ma już te faktycznie 12 lat, więc całkiem długo jest już nastolatkiem i to jest dobra informacja, że faktycznie dalej się rozwija. Od tego czasu w systemie jest już ponad 1 200 000 użytkowników i ile jednostek zostały wypożyczone ponad 43 miliony razy. Całkiem dużo. Ja powiem z ciekawostek, że ostatnio miałem problem, bo faktycznie, bo ja często korzystam z Veturillo, jak nie mam po prostu monocykla pod ręką albo jeżdżę w deszczu i po prostu potrzebuję jakkolwiek skorzystać z czegokolwiek. Natomiast ostatnio niestety miałem problem z tym, że Veturillo jest tak wychwytywane i tego nie mam po prostu w różnych lokalizacjach, że musiałem kupować sobie aplikację do hulajnów tych elektrycznych. Nie lubię tego, to jest dziadostwo. Wiem, tego typu słownik raczej nie używam na odcinkach, ale nie lubię tych hulajnóg elektrycznych wypożyczeń na minuty, bo są strasznie drogie, podobnie z Veturillo, które jest bezpłatne na 20 minut. Niemniej, no czasami jest, nie ma niczego innego. Nie, ale jak mogę, to korzystam z Veturillo. Elektryków przyjemne są w jeździe. I oczywiście jak są naładowane, bo czasami się trafiają już elektryki rozładowane, jest trochę gorzej. Inne ciekawostki to jest to, że jest naprawiony i zazieleniony plac bankowy. Została wymieniona tam ostatnio nawierzchnia na całej szerokości, a teraz miejsca, gdzie były zebry, jak i również, znaczy nie zebry, tylko pasy po prostu wydzielone, jak i również innego rodzaju przestrzeń betonowana. Aktualnie to jest wszystko rozbetonowane i tam się pojawiają różnego rodzaju małe elementy zielone. Nie drzewa, tylko krzewy, jakieś sztucznego bylinie, ale niemniej to jest dobra informacja, że to jeszcze trochę więcej zieleni się pojawia na placu bankowym. Na cel oczywiście cały plac bankowy miał być przebudowany, miał być tam parking podziemny i tak dalej, jakieś inne bariery. No dalej na razie nic w tym temacie się nie dzieje zbytnio. Nowe światła na Remilijskiej są gotowe, przejście dla pieszych przez storowisko, tramwajowe, jak również przez jezdnię. Ma aktualnie sygnalizację świetną i to jest dobra informacja, bo to faktycznie przejście dla pieszych było bardzo niebezpieczne. Uzyskało ono klasyfikacji 0, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w trakcie tego audytu, który był realizowany jakiś czas temu. I dlatego też została tutaj wprowadzona organizacja ruchu, jeżeli chodzi o sygnalizację świetną. Te przejście dla pieszych było budowane również podczas zamknięcia torowego, tutaj jeżeli chodzi o przejazd. Jeżeli chodzi o przejście przez tory, no i aktualnie już tutaj faktycznie sygnalizacja świetna jest i funkcjonuje. Już powoli będziemy kończyć te dzisiejsze mniejsze z tym, chociaż jeszcze trochę tych tematów mamy. Remont na Odeńca się rozpoczął, tak jak powiedziałem, frezowanie plus tutaj jest właśnie teraz zrealizowane i na tym odcinku aktualnie będzie wymiana nawierzchni, jak również będą pojawiać się nowe chodniki po jednej, po drugiej stronie, jak również parkowanie będzie po prostu przeniesione na jezdnię z chodników. Kolejne ciekawostki to jest detalacja, która jest aktualnie wymiana na moście Poniatowskiego. To jest aktualnie realizowane etapowo. Podczas tego koncertu i podczas obchodów Powstania Warszawskiego detalacja była gotowa na całej szerokości, jeżeli chodzi o starą i nową, a teraz ponownie prace wchodzą i od 5 sierpnia, czyli od wczoraj, od poniedziałku, druga jezdnia jest aktualnie realizowana. Tam po prostu jeden przystanek autobusowy jest teraz w tym momencie zamknięty, jak coś po prostu jest niedostępny. Natomiast nie zmienia faktu, że nowa detalacja jest realizowana w taki sposób, że ma całą powierzchnię spójną, dzięki czemu po prostu też samochody, jak przez nim przejeżdżają, to jest to dużo cichsze. Wiadomo, że tak, że jak przejeżdża tramwaj przez swoją detalację, to jest to dosyć głośne. I też tramwaje tam muszą zwalniać przez mieszkańców, którzy mieszkają w okolicy, dlatego też tam po prostu jeżdżą tramwaje dużo, dużo wolniej. Niemniej, no jest to jak jest i miejmy nadzieję, że w przyszłości ten most przejdzie całą kompleksową przebudowę i tramwaje też przyspieszą na całej długości torowiska. Po prostu torowisko musi być wymienione na cichsze. I mieszkańcy muszą się nie skarżyć na to, że po prostu tramwaje jeżdżą zbyt głośno. Wiadomo, kto nam jest pierwszy. Tramwaje czy mieszkańcy w tych blokach? No chyba oczywiste. Ale wiadomo też, że po prostu te tramwaje, które tutaj jeżdżą na wysokości okien, no bo to faktycznie jest wiadukt. Niemniej, miejmy nadzieję, że w przyszłości to też się w tym miejscu poprawi. Inne ciekawostki jest to, że podobna ta sytuacja jest realizowana na Moście Gdańskim, z tym, że tam po prostu most jest de facto bez podziału tramwajowego na górze, tylko na dole jest tramwaj. Dlatego też cztery pasy tam się znajdują na samej płycie górnej i aktualnie dwa pasy zostały zajęte przez ZDM i po prostu jedna część jest aktualnie realizowana, jeżeli chodzi właśnie o wymianę detalacji, tak samo jak na moście Poniatowskiego jest realizowane tą nową metodą i to aktualnie jest realizowane na tym całym długości, na całej szerokości, właśnie na tej całej długości.
jeżeli chodzi o most gdański. No i jak widzicie, drogowcy oczywiście nie mają wakacji i aktualnie robią tą dytelację. Inne ciekawostki jest to, że będzie nowy most nad Kanałem Żytańskim w Warszawie, ale zanim uciekniecie i powiecie: nowy most, gdzie? No to spokojnie, już was uspokajam. Nowy most owszem będzie powstawać przez 16 miesięcy od podpisania umowy. Przetarg ma być, mają być wyniki jego mniej więcej we wrześniu. Natomiast nowy most to de facto jest most, jeżeli chodzi o ciąg ulicy Płochocińskiej. Bo jak widzicie, Kanał Żytański tutaj się ciągnie i tu ma swoją odnogę, która się ciągnie do Marwilskiej 44. Oczywiście Marwilska cały czas spłonęła i tam cały czas jest ogrodzona. Niemniej w tym miejscu się znajduje most, który jest w tragicznym stanie, jak to ZDM ładnie ujął, znaczy Szrym, dlatego też musi powstać drugi most, w tym samym przebiegu, obok, dlatego też po prostu nie będzie tutaj jakichś utrudnień podczas realizowanych tutaj prac. Słuchajcie, podczas budowania nowego obiektu ruch będzie cały czas pozostawiony taki, jaki był, a po zakończeniu prac po prostu wtedy obiekt zostanie wyburzony. No w przyszłości oczywiście wiadomo, że tutaj ma pojawić się i linia tramwajowa, jak i również ma powstać drugi wiaduk po prostu docelowo, żeby tutaj była dwujezdniowa ulica. Niemniej do tego czasu poczekamy sobie, aż to będzie wszystko tutaj zrealizowane. W skrócie, druga jezdnia tutaj kiedyś powstanie, ale na razie po prostu będzie cały czas jedna jezdnia, a ruch będzie utrzymany najpierw na starym wiadukcie, a później będzie przesunięty po prostu od razu na drugi obiekt. Więc jak coś, tak to będzie realizowane. Oczywiście jak będę mógł, to będę to nagrywać, ale muszę się dogadać na razie z Marzywiską, bo no, w tym miejscu jest całkowity zakaz lotów i cały czas. Chociaż teraz się trochę jest łatwiej z tym uzyskiwaniem pozwoleń, bo w teorii da się je uzyskać. Tylko jak dzwonię na telefon, który tutaj jest do kontaktu, to nie odpowiadają, więc to jest taki problem. No ale mam nadzieję, że do września już się sytuacja rozwiąże i będę mógł na spokojnie tam zrobić loty. Inne ciekawostki to jest asfaltowanie ronda na Bemowie, jeżeli chodzi o Piastów Śląski, też do tego dnia 201 jedzie trochę objazdami. To frezowanie było realizowane od poniedziałku do 9 sierpnia jak coś. I jeżeli chodzi o frezowanie, właśnie jest realizowane w tym miejscu, jeżeli chodzi o te całe rondo, tutaj na odcinku Piastów Śląskich, tej ulicy, której nie mogę nagrać, bo jest w tym miejscu lotnisko Bemowe, to z was był ciekawe, dlaczego tej inwestycji nie nagrywam. Kolejne ciekawostki to jest kolejny etap, jeżeli chodzi o frezowanie ulicy Zamońskiego. To jest realizowane etapami, będzie to robione do końca sierpnia i etap 1 to jest właśnie tutaj w tym miejscu, jeżeli chodzi o zamknięcie części jezdni. Oczywiście ruch będzie cały czas utrzymany, ale jak widzicie, nie będzie skrętu, lewo skrętu tutaj Zamońskiego i tak to będzie wyglądać. Oczywiście będą tutaj pasy zachowane, ale będzie po jednym pasie w tym etapie w kierunku reszty części Pragi Południe. Natomiast w drugi etap będzie też oczywiście po jednym pasie, ale będą tutaj dwa prawoskręty, jeżeli chodzi o wjazd w Aleję Zieleniecką. Ale jak widzicie, będzie dosyć ciężko i też tutaj podczas jednego etapu i drugiego będzie całkowicie zakazany zawracanie, jeżeli chodzi o wjazd w ulicę Zamońskiego, po prostu nie będzie tutaj nie można będzie zawrócić ponownie, żeby jechać w kierunku Pragi Południe. Inne ciekawostki to jest przebudowa ulicy Jutrzenki, która jest realizowana teraz przez dosyć długi czas, czytaj od teraz, od jutra de facto, czyli od 7 sierpnia do 31 maja 2025 roku, w skrócie za rok. Ta ulica Jutrzenki jest aktualnie przebudowana, cała nawierzchnia była w kiepskim stanie, jest wymieniana zupełnie na nową, jak również są budowane odwodnienia nowe, oświetlenie drogowe, no i oczywiście nowe chodniki po jednej, po drugiej stronie ulicy, których po prostu w tym miejscu nie było. Więc ta cała ulica aktualnie jest przebudowana i faktycznie się zgadzam, ona była w kiepskim stanie w tym miejscu. Idziemy dalej, już kończymy właściwie tym mniejsza z tym. Obwodnica Wołomina jest już aktualnie w wyprojektowaniu i to jest dobra informacja, bo wkrótce jakaś droga odciąży i Sulejówek, i Wołomin po części, bo po prostu ta obwodnica będzie tutaj wybudowana. Niemniej, zanim ona będzie wybudowana, to jeszcze musi być zaprojektowana, aktualnie została podpisana umowa na projektowanie tego i projektowanie będzie trwać przez najbliższe 2 lata, czyli 24 miesiące i jak się zakończy projektowanie, będziemy mogli przejść dalej, czyli wybudować to wszystko. Jak będę jeszcze nagrywać filmy do tego czasu, a raczej będę, bo średnicy opóźnili, to wtedy też oczywiście tą inwestycję po części, przynajmniej nie wiem czy na całej długości, ale po części będę chciał ją nagrywać i mam nadzieję, że mi się uda. Więc jak coś, taka obwodnica, która po prostu będzie łączyć się tutaj z Izy, drogą szybkiego ruchu w Markach i po części z drogą szybkiego ruchu w Wesołej, która po prostu aktualnie nie ma jeszcze cały czas swojej obwodnicy podpiętej w całości, no to będzie to po prostu tak, to by obejrzeć ten cały odcinek w tym miejscu. No i na koniec sondaże mniejsze z tym, które było w tym czasie. Pierwszy to jest sondaż, kiedy twoim zdaniem metro Karolin Krzanów i Lazura będą dane do użytku. Według większości z was dopiero w drugiej połowie 2026 roku.
Planowane jest to, aby one zostały dane do użytku w pierwszym kwartale 2026 roku. Większość z Was jednak stwierdzi, że to będzie dopiero później. 31% Was tak zagłosowało. Następnie 25% Was zagłosowało, że w pierwszej połowie 2026 roku, w 2027 roku według Was to jest 24% Was tak zagłosowało. Na koniec 2025 roku to jest 13%, nie wiem, nie ma zdania 6%, a łącznie głosowało ponad 700 osób w tym sondażu. Z kolei w innym sondażu mamy pytanie, kiedy dojedzie tramwaj do Wilanowa i czy to będzie w 2024 roku. Większość z Was zagłosowało, że dopiero w 2025 roku. W pierwszym kwartale dojadą tramwaje, więc ogólnie jesteście pesymistami. Natomiast 37% Was zagłosowało właśnie, że dopiero w 2025 roku. Z kolei na grudzień 23% z Was, na planowany termin to jest mniej więcej listopad, 14% Was zagłosowało, a na październik tylko i wyłącznie 9%, 7% nie miało zdania bądź nie wiem. No i to jest liczba głosujących ponad 800 osób. No i to jest mniej więcej tyle z tego całego odcinka Mniejsza z tym. Jest Was tutaj ponad 17066 osób, które mnie subskrybuje. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, bo w ostatnim tygodniu przekroczyliśmy barierę 17 tysięcy. Jej, idziemy dalej do przodu. W najbliższym czasie też jakieś różniejsze, może inne współczesne będę organizować, tylko po prostu jeszcze nie mam czasu ich podkompletować i poorganizować. Niemniej, jak coś, oczywiście dziękuję Wam za to, że tutaj cały czas jesteście. Mi się trochę już plączek język, bo jest cały czas wcześniej dla mnie rano, po to co wstałem. Jeżeli taki film ma przykład, to zostawcie łap w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Józefa i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Kolejny Mniejsza z tym pojawi się w weekend, mam nadzieję. W najbliższym tygodniu może w końcu zaczną się pojawiać filmy z Poznania. Będzie w końcu film z S7 pod Modlinem, który czeka już od ponad miesiąca na publikację. Będzie film z LK7, będzie film z tunelu w Teresinie, będzie film z tunelu wiaduktu w Piastowie. Będzie też oczywiście film na temat reguł, gdzie tam aktualnie są realizowane prace, jeżeli chodzi o WKT-kę. Będą też inne, pomniejsze filmy z innych inwestycji z całej Warszawy. No i oczywiście dalej inne planowane inwestycje, które są cały czas nagrywane. No i w końcu ten Poznań też się musi w końcu pojawić. No i rzecz jasna, jakieś kolejne inwestycje będę nagrywać w najbliższym czasie. Co to będzie? Zobaczymy. Niemniej, do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!